Wiedźmin 3 Dziki Gon, stworzony w polskiej firmie CD Projekt, to gra wyjątkowa. Zdobyła ponad 800 nagród, w tym 250 tytułów gry roku. Sprzedano ją w kilkunastu milionach egzemplarzy. Dzięki niej CD Projekt trafił do grona najbardziej rozpoznawanych producentów gier wideo na świecie. Latem 2016 roku Wiedźmin 3 Dziki Gon otrzymał wyróżnienie absolutnie wyjątkowe. Gra została uznana za najlepszą grę wszechczasów przez użytkowników Metacritic, uznanego amerykańskiego serwisu z recenzjami. Tym samym prorokiem okazał się Michał Kiciński, jeden z twórców CD Projektu, który w czerwcu 2016 roku w wywiadzie dla magazynu Forbes powiedział, że premiera Wiedźmina 3 będzie przełomem. Nie chodzi wcale o to, czy sprzeda się 4, 6 czy 8 milionów sztuk. Wiedźmin 3 to gra na najwyższym możliwym poziomie. Ta produkcja wprowadzi CD Projekt do światowej ekstraklasy producentów gier, takich jak Rockstar, Valve czy Blizzard. Kolejna część przygód szlachetnego bohatera, osadzona w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego, przyniosła naszemu największemu producentowi gier setki milionów złotych zysku. W 2015 roku spółka zarobiła na czysto ponad 342 miliony złotych, a w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku 171 milionów złotych. Cały 2016 rok zakończy się dużo lepiej. Czwarty kwartał to zwykle żniwa dla producentów gier. To wypchnęło notowania giełdowe CD Projektu na rekordowe poziomy. Wartość rynkowa spółki tuż przed świętami osiągnęła 4 miliardy 850 milionów złotych. To bardzo dużo. Dość powiedzieć, że CD Projekt jest teraz wart ponad 0,5 miliarda złotych więcej od Enei, jednego z największych polskich koncernów energetycznych. A wszystko zaczęło się nieco ponad 20 lat temu na warszawskiej giełdzie komputerowej. Tam Michał Kiciński, brat Adama, obecnego prezesa spółki, razem ze swoim kolegą ze szkolnej ławki w liceum, Marcinem Iwińskim, sprzedawali kupione za granicą dyskietki z grami. W 1994 roku, kiedy mieli 20 lat, wpadli na pomysł, aby założyć CD Projekt, spółkę, która początkowo miała zajmować się sprzedażą sprowadzanych z zachodu gier na nowym wówczas nośniku w świecie komputerów, czyli płytach CD. Z prostego importera stawał się coraz bardziej wydawcą gier. Zaczął wydawać gry w pudełkach z polskimi napisami, wyposażone w polską instrukcję. Kolejnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa było już tłumaczenie na język polski całych gier wyprodukowanych na zachodzie. I na tym polu CD Projekt dokonał rzeczy niezwykłej. Spółka przetłumaczyła w 100% grę Baldur's Gate. Do dzisiaj jest ona jedną z najbardziej kultowych w historii. Zatrudniła do tego znanych polskich aktorów, m.in. Krzysztofa Kowalewskiego i Piotra Franceskiego. Był to przełom na polskim rynku. Baldur's Gate, mimo dużego piractwa w Polsce, odniósł wielki komercyjny sukces. W dniu premiery CD Projekt sprzedał 18 tysięcy sztuk gry. Chwilę później CD Projekt zainwestował w rozwój własnego studia, gdzie miały powstawać już samodzielne produkcje spółki. Kupiono prawa do Wiedźmina i po ponad 3 latach prac w 2007 roku na rynek trafił pierwszy Wiedźmin. W ciągu roku sprzedało się 1 milion kopii nowej gry, a ostateczna sprzedaż sięgnęła 2 milionów. Potem wydano drugą część przygód Wiedźmina. Prace nad jej rozwojem były kosztowne, podobnie jak w wypadku części trzeciej. Wybuchł kryzys, sprzedaż spadła i CD Projekt musiał ciąć koszty. Przeżywał najtrudniejsze chwile w historii, ale w końcu wydał najnowszą część znanej już gry i stał się jedną z najdroższych polskich firm, a stworzona przez niego gra chyba najbardziej rozpoznawalnym produktem z Polski.